Zanim przejdę do tematu dzisiejszego odcinka, ogłoszenie. W niedzielę 11 września o godzinie 10 rozpoczynają się uroczystości upamiętniające bitwę stoczoną w roku 1944 przez partyzantów Armii Ludowej. Przed pomnikiem w miejscowości Ewina zostaną złożone kwiaty, będzie również piknik, spotkanie lokalne. Wśród różnych stoisk znajdziecie także wystawiane przez Stowarzyszenie Historia Czerwona. Będziemy m.in. sprzedawać książki historyczne. A dzisiaj kolejny temat zaproponowany przez widza. Czerwoni kosynierzy, a w zasadzie kosynierzy gdyńscy. Do kwestii nazewnictwa i mitów narosłych wokół tej formacji jeszcze wrócę dalej w materiale. Wybory samorządowe, które odbyły się w Gdyni w lutym roku 1939, pokazały, że rosną w mieście wpływy socjalistów. Polska Partia Socjalistyczna, pomimo że ugrupowanie stosunkowo nieliczne, kadrowe na terenie miasta, zdobyła jednak 15 z 32 mandatów w Radzie Miejskiej, a to dzięki wsparciu masowych związków zawodowych, organizacji społecznych powiązanych z socjalistami. Był to wynik pracy energicznego lokalnego lidera partii Kazimierza Rusinka, działającego również w klasowych związkach zawodowych. W Gdyni działał również lokalny oddział Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego z dużą sekcją kobiecą, a także antyfaszystowska paramilitarna akcja socjalistyczna licząca około 150 bojowców. W przededniu września 1939 roku gdyńska klasa robotnicza była więc dobrze zorganizowana. W planach mobilizacyjnych uwzględniono utworzenie 3 batalionów ochotniczych, wyznaczono nawet ich dowódców, oficerów Wojska Polskiego. Plany te, jak wiele innych, pozostały jedynie na papierze. Już wprawdzie 1 września w wyznaczonym punkcie werbunkowym stawiło się ponad 1000 robotników, jednak zabrakło dla nich wyposażenia. Wśród tych ochotników byli także oficerowie rezerwy, którzy nie mogli trafić do swoich jednostek, m.in. podporucznik Kazimierz Rusinek. Z powodów braków zaopatrzenia sformowano wówczas tylko jedną kompanię ochotniczą, różnorodnie umundurowaną i wyposażoną we wszelką broń palną, jaką udało się znaleźć. Plany logistyczne określone przed mobilizacją przez sanacyjne władze legły w gruzach. Ochotnicy szli do walki z bronią, która często nie nadawała się do użytku. Dlatego też ta pierwsza kompania robotnicza, dowodzona przez porucznika Wincentego Spyrlaka, objęła funkcje wartownicze. Po 13 września z kolei dowodzenie nad ogółem ochotników objął podpułkownik Stanisław Wężyk. Druga i trzecia kompania, dla których nie starczyło karabinów, pozostały wówczas w odwodzie. 5 września na apel lokalnej Polskiej Partii Socjalistycznej zaczęto tworzyć oddziały robotnicze do kopania rowów przeciwczołgowych oraz okopów i innych prac logistyczno-pomocniczych na rzecz wojska. Na czele tych oddziałów stanął Rusinek. Prawdopodobnie nie miał on wówczas żadnej oficjalnej funkcji wojskowej. Robotnicy byli rozczarowani tym, że nie dostają broni ani umundurowania. Zwracali uwagę, że podczas szykowania umocnień byli ostrzeliwani przez Niemców i nie mogli na ten ogień odpowiadać. W tym także okresie członkinie Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego zajęły się organizowaniem służb sanitarnych w obronie Gdyni. 6 września rządowy komisarz Franciszek Sokół zanotował, że z dyspozycyjnych organizacji politycznych pozostali jedynie socjaliści Rusinka, a także grupa harcerzy. Całkowicie zawiodły stowarzyszenia sanacyjne i nacjonalistyczne. Nigdzie nie wystąpiły jako zorganizowana grupa. Jedynym wsparciem było znalezienie przez robotników w opuszczonych biurach paramilitarnego Sokoła 17 starych francuskich karabinów. 7 września pojawił się pomysł uzbrojenia robotników w kosy. Zakupiły je głównie członkinie wojskowego przysposobienia kobiet, a pracę nad kuciem kos zaczęto w lokalnych warsztatach oraz w warsztatach żeglugi polskiej. Już wówczas pierwsza sformowana kompania przystąpiła do działań bojowych, m.in. w poszukiwaniu broni palnej. Wówczas to znaleziono wspomniane 17 karabinów.
9 września odbył się wiec PPS, na którym przemawiał Rusinek. Partia wystosowała apel o wstępowanie w szeregach kosynierów gdyńskich, nazywanych wówczas, był to jedyny przypadek, gdy wymieniono w piśmie nazwę Czerwoni Kosynierzy. To określenie było stosowane nieformalnie. Wówczas też zdecydowano, aby kosynierzy mieli karty mobilizacyjne, czyli byli traktowani jak żołnierze. 11 września jedna z kompanii kosynierów obsadziła odcinek obrony na drodze Chylonia-Kołeczkowo. Brała później udział w udanym kontrataku i razem z oddziałami obrony narodowej wyparła Niemców z pobliskiego lasu, tracąc przy tym 3 zabitych i 8 rannych. Porucznik Wincenty Spyrlak wspominał spotkanie z kosynierami i pisał, że na wyposażeniu mieli wybrakowane kosy mające za sobą niejedne żniwa i prymitywne kowalskim sposobem wykute noże obsadzone na drzewcach. Skonstatował również, że pieniądze na Fundusz Obrony Narodowej zbierane przez robotników najwyraźniej nie zostały właściwie wykorzystane. 12 września podczas kolejnej walki kosynierzy zdobyli kilkanaście karabinów z niemieckich taborów. Z kolei 13 września większość kosynierów stała się już strzelcami dzięki broni zdobycznej lub przejętej od rannych i zabitych żołnierzy. Tego dnia też zapadła prawdopodobnie decyzja o opuszczeniu przez obrońców Gdyni i ograniczeniu się do obrony Kępy Oksywskiej. Pojawiają się różne wersje wydarzeń, jednak większość relacji potwierdza, że kosynierzy brali udział w rozdawaniu robotnikom żywności z magazynów, aby nie wpadła w ręce nadchodzących Niemców. Niszczono także dokumentację osobową pozwalającą wskazać nazwiska ochotników. Z kolei działaczki Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego ukryły biblioteczkę organizacji oraz jej dokumenty. Zakopany został także sztandar Gdyńskiej Polskiej Partii Socjalistycznej. Od 13-14 września aż do kapitulacji 19 września gdyńscy kosynierzy brali udział w obronie Kępy Oksywskiej. Prawdopodobnie wśród ponad 1000 obrońców robotniczych ochotników było około 300, w większości wyposażonych już w broń palną. Jednym z ostatnich walczących oddziałów była 19 września dowodzona bezpośrednio przez podpułkownika Wężyka 4. Kompania Kosynierów Gdyńskich, broniąca koszar na Kępie Oksywskiej. Temat kosynierów stał się kontrowersyjny jeszcze podczas samej wojny. Niemcy propagandowo wyolbrzymiali ich udział w walkach, aby pokazać zacofanie strony polskiej. Z kolei sanacyjni oficjele ze wstydem przyznawali, iż faktem było, że ochotnicy szli do walki niemal bez broni. Powojenna działalność Kazimierza Rusinka w czasach Polski Ludowej przyczyniła się z kolei do mitologizacji działań kosynierów. Ten propagandowy sukces po transformacji i wyolbrzymienie ich udziału, tudzież stworzenie pewnych heroicznych epizodów walk w Gdyni i o Kępę Oksywską, stał się przyczynkiem do już rzekomego demaskowania mitu kosynierów oraz bagatelizowania udziału robotników w obronie wybrzeża po tak zwanej transformacji ustrojowej. Zakwestionowano nazwę Czerwoni Kosynierzy, a w niektórych publikacjach pojawiło się stwierdzenie, iż została wymyślona w czasach Polski Ludowej. Udział kosynierów w walkach jest jednak faktem. Negowanie go to domena prawicowej propagandy. Określenie Czerwoni Kosynierzy jak najbardziej, mimo że nieoficjalne, pojawia się w relacjach świadków. Powtarzają je także działacze londyńskiej Polskiej Partii Socjalistycznej oraz oficjalni historycy jeszcze podczas trwania II wojny światowej. Również Niemcy używają określenia czerwoni, czy też czerwoni kosynierzy, kiedy mówią o uzasadnieniu represji wobec ludności cywilnej Gdyni. Tak więc na fali tak zwanego odkłamywania historii w latach 90. zdekomunizowano też ulicę Czerwonych Kosynierów w Gdyni. Prawica, walcząc z rzekomym
kłamstwem historycznym ponownie dokonała typowej dla siebie manipulacji politycznej. Udział formacji ochotniczych w kampanii wrześniowej roku 1939 jest po prostu wymazywany z polityki historycznej, ponieważ nie pasuje do politycznej wizji, zwłaszcza wizji tych ludzi, którzy są związani z tradycją sanacyjną tej nieudolnej oficerskiej grupy reżimu, który rozpadł się jak domek z kart pod wpływem uderzenia Niemiec we wrześniu 1939 roku. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy temat. Zachęcam do wspierania, zachęcam do subskrybowania, komentowania, jak również sugerowania tematów do kolejnych materiałów. Jak również przypominam, że nagrywanie felietonów i działalność Stowarzyszenia Historia Czerwona jest możliwa dzięki Waszym datkom, więc również apeluję o to, abyście nas wspierali w walce o prawdę historyczną. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień.